Arcade Stick to podstawa w grach automatowych. Nawet jeśli gramy na konsoli czy PC w gry arcade z pomocą zwykłego pada, to i tak największą frajdę dostarcza dopiero kontroler z gałką i przyciskami z mikrostykami. Jednakże zakup porządnego kontrolera to w istocie nie mały wydatek. Profesjonalny sprzęt przeznaczony do zawodowego grania w biotyki to wydatek bliski 1000 zł. Z kolei do zwykłej zabawy musimy liczyć się z wydatkiem rzędu około 500 zł. W obliczu rosnącej inflacji każdy jednak myśli o tym, żeby zaoszczędzić trochę grosza. Stąd przygotowałem krótki tutorial, jak zmontować własny arcade stick i to za mniej więcej 100 zł. Co istotne, nie są do tego wymagane praktycznie żadne umiejętności. Nie będziemy nic lutować, wiercić, co najwyżej dokręcać śrubki i śrubokrętę. Pierwszym krokiem jest odwiedzenie serwisu AliExpress lub Shopee. W tym drugim przypadku wybór jest może nieco mniejszy, ale za to wysyłka zwykle bezpłatna, no i dociera do paczkomatu już w 10 dni, więc idealne rozwiązanie dla niecierpliwych. Warto też sprawdzić, czy mamy jakieś kupony zniżkowe, ewentualnie można założyć nowe konto i zgarnąć bonus 15 zł na start. Szukamy następujących komponentów. Akrylowy panel stanowi bazę naszego kontrolera, gdzie wszystko umieścimy. Opcjonalnie można kupić drewniany, jeśli ktoś takowy preferuje. W każdym razie panel dociera do nas z wyciętymi otworami na przyciski. Warto się jednak upewnić, czy mniejsze posiadają średnicę 24 mm, a większe 30. To standard, jeśli chodzi o arcade sticki. Nie martwcie się, jeśli podczas transportu pudełko nieco się poryszę. Materiał jest bowiem oklejony specjalną folią, którą ściągamy przed montażem. Kolejny krok to gałka kontrolera. Najtańsze można znaleźć nawet za mniej niż 20 zł, ale jeśli chcecie postawić na jakość, to osobiście polecam zainwestować w japońską gałkę marki Sanwa. Ceny zaczynają się od 100 zł, ale sprzęt jest jak najbardziej precyzyjny i przetrwa lata. Potrzebny nam będzie jeszcze encoder USB, pęk kabli i przyciski z mikrostykami. Najwygodniej jest kupić cały komplet, który da się wyrwać za około 70 zł. No to zaczynamy montaż od czarnego pudełka, w które wciskamy przysawki. A następnie zabezpieczamy je silikonowymi fajkami, żeby nie padły w trakcie gry. Nadszedł czas na sam kontroler, który wsadzamy od dołu panelu i przykręcamy go 4 śrubkami wraz z nakrętkami. Warto zwrócić uwagę na tym etapie, żeby zamontować joystick tak, aby piny do jego podłączenia były skierowane w stronę otworów na przyciski. Ułatwi to dalsze podłączanie, zwłaszcza że kabelek nie jest zbyt długi. Następnie wciskamy już same przyciski w otwory. W moim przypadku mikrostyki były już wmontowane przyciski, ale w niektórych przypadkach mogą być oddzielnie. Można też umieścić nakładkę na gałkę i przykręcić kulkę, żeby sprawdzić działanie wszystkich elementów na sucho. Później jednak proponuję zdjąć, aby ułatwić sobie dalszy montaż. Przed następnym krokiem warto bliżej przyjrzeć się płytce PCB i sprawdzić, co gdzie należy podłączyć.
przeszkodowo pod złącze 4-pinowe wpinamy zasilanie USB, 5-pinowe łączymy z joystickiem, reszta złącz 2-pinowych to już poszczególne przyciski. Jakie? Tego możemy dowiedzieć się już z tylnej części płytki. Ten model akurat pozwala na skonfigurowanie łącznie 16 przycisków, w tym Start, Select, spusty, triggery i klawisze funkcyjne. Oczywiście podłączamy tylko tyle, ile będzie nam potrzebne, bo w moim przypadku akurat tylko połowa z tego. Do każdego przycisku powinny być podłączone też dwa przewody. Na koniec łączymy panel z pudełkiem, tak aby przewód USB przechodził przez wyżłobienie i opcjonalnie możemy skręcić obudowę, o ile jesteśmy pewni, że wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz chwila prawdy, więc podłączamy sprzęt na przykład do peceta i sprawdzamy jego działanie. No i udało się. Tak zbudowany Arcade Stick zadziała oczywiście też na innych sprzętach jak Raspberry Pi, PlayStation 3 czy inne platformy oparte na systemie Android. Nie udało mi się za to uruchomić go na nowych konsolach jak PlayStation 5 czy Xbox Series X. Oczywiście na AliExpress czy Shopee można znaleźć dużo tańsze i gotowe sticki, ale ich trwałość i jakość pozostawia wiele do życzenia. No i ile fajnej zabawy nas ominie w majsterkowaniu.